Dzień dobry. Nazywam się Błażej Gębura i w tym podcaście chciałbym zastanowić się nad tym, czym jest kłamstwo i jaką rolę pełni w naszym życiu. Sądzę, że z kłamstwem wiążą się bardzo ważne filozoficzne pytania, które na co dzień pomijamy, żyjąc iluzją, że skoro kłamstwo jest fenomenem tak powszechnym, to posiadamy o nim pełną wiedzę. Podcast jest podzielony na trzy części. W części pierwszej przybliżymy typowe ujęcie kłamstwa i trudności, które stoją przed każdym, kto chciałby przedstawić jego adekwatną charakterystykę. W części drugiej omówimy trzy możliwe scenariusze, których bohaterowie uciekają się do kłamstwa, ale interpretacja tych sytuacji wprawia nas w pewnego rodzaju zagłopotanie. W części trzeciej natomiast spróbuję pokazać, że zdolność do mówienia prawdy i nie sięgania po kłamstwo jest wyrazem naszej osobistej autonomii. A więc pewnej szczególnej postawy, do której powinniśmy dążyć. Część pierwsza charakterystyka kłamstwa. Mogłoby się wydawać, że adekwatna charakterystyka kłamstwa jest czymś oczywistym. To przekonanie bierze się stąd, że z kłamstwem mamy do czynienia bardzo często w codziennym życiu. Nie tylko jesteśmy okłamywani, albo dostrzegamy, że ktoś okłamuje kogoś innego, ale także niestety sami wprowadzamy innych w błąd. To ostatnia sytuacja jest szczególnie istotna. Wiemy przecież, kiedy kłamiemy. Z faktu posiadania doświadczenia wprowadzania innych w błąd, wyprowadzamy wniosek, że wiemy, czym kłamstwo jest. Takie rozumowanie może jednak być bardzo pochopne. Dość powiedzieć, że wśród filozofów zajmujących się problematyką kłamstwa nie ma zgody co do tego, jaka definicja kłamstwa jest tą właściwą. Jako punkt wyjścia można jednak przyjąć ujęcie, które najbardziej się narzuca. Zgodnie z nim, z kłamstwem mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś stwierdza, że P wobec osoby S jest przekonany o fałszywości P i stwierdzając, że P ma na celu oszukanie osoby S. Przez P rozumiemy tutaj oczywiście jakieś dowolne zdanie. Wobec tej definicji formułowane są różne zarzuty, które zazwyczaj polegają na wskazywaniu, że kłamstwo może realizować się na różne sposoby i nie wszystkie kłamstwa mają na celu zmanipulowanie czy oszukanie drugiej osoby. Jednym z przykładów jest kłamstwo z grzeczności, gdy mówimy na przykład, że smakowała nam potrawa, którą ktoś dla nas przygotował, wkładając w gotowanie mnóstwo czasu i wysiłku. Osoba przygotowująca posiłek może zdawać sobie sprawę z tego, że danie jest niezbyt udane, ale niekoniecznie życzy sobie, żeby jej o tym przypominać. Innym zdecydowanie poważniejszym przykładem byłoby kłamstwo wobec umierającej osoby, która pyta, jak się miewa jej ulubiony kot. Niektórzy podzielają intuicję, że powiedzenie tej osobie, że jej pupil zginął poprzedniego dnia w wypadku samochodowym, zabrałoby jej szansę na spokojne odejście z tego świata. Są w końcu kłamstwa wynikające z pewnych konwencji towarzyskich, na przykład wtedy, gdy grupa znajomych podczas imprezy bierze udział w grze, która polega na odgrywaniu określonych ról. Nikt nie powie przecież, że ktoś, kto wciela się w postać detektywa albo czarodziejki, perfidnie okłamuje pozostałych uczestników takiej gry. Istnieją zatem sytuacje, w których nie jesteśmy zbytnio skłonni do potępiania przynajmniej niektórych kłamstw. Możemy więc powiedzieć, że opisanie tak złożonego fenomenu, jakim jest kłamstwo, może być niezwykle skomplikowane i być może nigdy nie uda nam się sformułować jednej definicji, która byłaby adekwatna wobec wszystkich sytuacji, w której pojawiają się kłamstwa. Sprawa nie jest jednak tak beznadziejna, jak mogłoby się wydawać. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zbudować satysfakcjonującej wszystkich definicji kłamstwa, to z pewnością jesteśmy w stanie rozpoznać typowe sytuacje, w których mamy do czynienia z kłamstwem. Dziecko, które mówi rodzicom, że nie dostało w szkole żadnej oceny niedostatecznej, choć faktycznie jest zagrożone ze wszystkich przedmiotów, polityk, który zaprzecza, że wziął łapówkę, pomimo istnienia niezmanipulowanego nagrania wideo, czy też ktoś, kto twierdząc, że niczego nie ukradł, nie widzi, jak z jego plecaka wypadają kolejne sztabki złota. Wszystkie te osoby kłamią. I potrafimy to łatwo rozpoznać. Część druga, eksperymenty myślowe. Rozpatrzmy teraz trzy nietypowe scenariusze, w których pojawia się kłamstwo. Eksperyment myślowy z agentką X. Agentka X pracuje dla wywiadu państwa Y. Jej zadanie polega na wykradaniu ściśle tajnych dokumentów jednego z ministerstw w państwie Z. Agentka X pracuje w tym ministerstwie jako sekretarka. Oczywiście, nikt z jej współpracowników ani kierownictwa resortu nie zdaje sobie sprawy z tego, że kobieta nie jest tym, za kogo się podaje. Podczas jednej z przerw obiadowych jej szef przez pomyłkę zostawia w swoim biurze otwarty safe pełen tajnych akt. Agentka X wykorzystuje sytuację i wykrada ważny dokument, na jego miejsce podkładając spreparowaną przez wywiad państwa Y replikę. Dzięki czemu brak autentycznego dokumentu nie zostanie zauważony zbyt szybko. Agentka X zjeżdża windą na parter ministerstwa i kieruje się do wyjścia. Przy drzwiach zaczepia ją portier i Rutynowo pyta: Czy nie wynosi pani ze sobą ściśle tajnych dokumentów poza budynek ministerstwa? Agentka X z uśmiechem odpowiada: Oczywiście, że nie. Za coś takiego wylądowałabym w kolonii karnej. Następnie z ulgą wychodzi na zewnątrz. I natychmiast układa plan szybkiego dotarcia do granicy. Eksperyment myślowy z dziwną pomyłką. Pan B jest właścicielem pięciu psów. Jednemu z nich co jakiś czas udaje się przeskoczyć ogrodzenie i dostać na posesję sąsiada, gdzie dokonuje masakry przechadzających się po podwórku kur. Pewnego dnia psu udaje się po raz kolejny sforsować ogrodzenie. Pan B nie jest w stanie określić, dokąd pobiegł pies i postanawia poczekać, aż pies sam wróci do domu. W międzyczasie do mężczyzny zgłasza się zdenerwowany sąsiad i informuje, że wszystkie jego kury zostały zagryzione przez czyjegoś psa. Sąsiad pyta, czy to Ares zagryzł moje kury? Pan B bez wahania odpowiada, to nie Ares, licząc, że sąsiad nie będzie próbował wejść do domu pana B, żeby sprawdzić, czy Ares śpi na swoim posłaniu. Poirytowany sąsiad odchodzi w przekonaniu, że pan B właśnie go okłamał, a on nie może mu tego udowodnić. Pan B zaś patrzy w lustro i z żalem stwierdza, kłamstwo przychodzi mi zbyt łatwo. Obaj mężczyźni nie wiedzą jednak, że Ares tym razem w ogóle nie zainteresował się kurami, ale za wzięcie kopie dołki na pobliskim polu. Pan B, chcąc skłamać, przez przypadek powiedział prawdę. Eksperyment myślowy z aktywnym składnikiem na rynku proszków do prania pojawia się firma, która reklamuje swój produkt, twierdząc, że jest to najskuteczniejszy na świecie proszek. Ma on posiadać aktywny składnik, dzięki czemu jest w stanie wywabić plamy z czerwonego wina, smaru i soku pomarańczowego jednocześnie. Firma na opakowaniu produktu umieszcza informację, że proszek posiada atest renomowanego na całym świecie laboratorium, który przeprowadza badania chemii gospodarczej do użytku domowego. W rzeczywistości jednak laboratorium nigdy nie przeprowadziło badania reklamowanego przez firmę produktu, a jej logo zostało użyte przez producenta bez uzyskania odpowiednich zgód. Firma obstaje przy swoim i twierdzi, że proszek uzyskał atest. Gdy o sprawie dowiadują się branżowe media, natychmiast wybucha skandal. Jeden z dziennikarzy ma zadanie napisać artykuł o aferze, który trafi na pierwszą stronę gazety. Dziennikarz ma nawet pomysł na nagłówek. Firma od proszku do prania kłamie, ale nie wie, czy można nie metaforycznie powiedzieć, że grupy firmy czy instytucje kłamią. Do tej pory dziennikarzowi wydawało się, że w ścisłym sensie można tak powiedzieć tylko o jednostkach. Wymienione trzy eksperymenty myślowe miały za zadanie pokazać, że kłamstwo ma wiele imion i często pojawia się w trudnym do jednoznacznego zinterpretowania kontekście. Pierwszy scenariusz opisuje agentkę, która w obawie przed dekonspiracją i niewykonaniem swojego zadania kłamie portierowi Ministerstwa w sprawie wynoszonych z budynku tajnych dokumentów. W związku z tą historyjką możemy się zastanowić, czy nie istnieją sytuacje, w których kłamstwo mogłoby być usprawiedliwione, a mówiąc ściślej nie byłoby złem moralnym. Agentka X z pewnością kłamie, ale zważywszy na sytuację, w której się znajduje, trudno od niej oczekiwać, żeby powiedziała prawdę. Kłamanie jest niejako jej obowiązkiem ze względu na szczególną profesję, którą wykonuje. Powierzone kobiecie zadanie ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa jej kraju, państwa Y. Wydaje się wręcz, że gdyby kobieta przyznała się portierowi, że w rzeczywistości jest agentką wywiadu obcego państwa, a następnie wyjawiła wszelkie szczegóły operacji wywiadowczych prowadzonych przez służby państwa Y na terenie państwa Z to te działania w ocenie jej faktycznych pracodawców mogłyby uchodzić za zdradę i narażanie bezpieczeństwa narodowego państwa Y. Wydaje się, że agentka X nie tylko może skłamać, ale wręcz powinna to zrobić, jeśli od tego zależy powodzenie jej misji. Drugi scenariusz odnosi się do sytuacji, w której pan B jest przyzwyczajony do tego, że za każdym razem, gdy jego pies Ares ucieka z posesji, to zagryza kilka kur na podwórku sąsiada. Sytuacja się powtarza, ale tym razem Ares nie zagryza kur, o czym pan B i jego sąsiad nie mają pojęcia. Co prowadzi do sytuacji, w której pan B, chcąc skłamać, mówi prawdę. W tym scenariuszu uderzające jest to, że ktoś mógłby twierdzić, że pan B faktycznie kłamie, nawet jeśli to, o czym mówi, jest prawdą. Zwolennicy takiego rozwiązania mogliby argumentować, że najważniejsza jest tutaj intencja wprowadzenia sąsiada w błąd i fakt, że pan B nie wie, jak naprawdę potoczyły się wydarzenia po tym, jak Ares sforsował płot? W świetle tego, co wie, lub wydaje mu się, że wie pan B, powiedzenie to nie Ares jest kłamstwem, na które pan B świadomie się decyduje. Trzeci scenariusz zmusza nas do odpowiedzi na pytanie, czy możemy kłamstwa przypisywać nie tylko poszczególnym osobom, ale także grupom, firmom czy instytucjom. Być może niektórzy byliby skłonni zapytać, dlaczego miałoby być w tym coś dziwnego. Oczywiście na co dzień często wygłaszamy takie opinie, zgodnie z którymi niektóre grupy kłamią. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, jakie jest założenie takiego stwierdzenia. Wydaje się, że każdy, kto kłamie, musi najpierw posiadać przekonanie. Czy ma jednak sens powiedzenie, że grupa ma jakieś przekonanie? Czy możemy tak powiedzieć w niemetaforyczny sposób? O każdej osobie, która ma różne przekonania, możemy powiedzieć, że dysponuje ona umysłem, w którym te przekonania są niejako zmagazynowane. Trudno natomiast twierdzić, że grupy posiadają swój umysł. Choć więc pogląd, że grupy są zdolne do kłamstw, może wydawać się trudny do obrony, to we współczesnej filozofii podejmowane są próby pokazania, że da się go utrzymać. Część trzecia, osobista autonomia. Omówione w poprzedniej części scenariusza są nietypowe. Najczęściej nie mamy problemu ze zidentyfikowaniem kłamstwa i uznaniem, że sięganie po nie jest niedopuszczalne. Powstaje jednak pytanie, jak możemy filozoficznie uzasadnić to ostatnie przekonanie. Często argumentuje się, że po kłamstwo nie powinniśmy sięgać dlatego, że za jego pomocą instrumentalnie traktujemy innych ludzi. Poprzez kłamstwo chcemy najczęściej zmusić ich do wykonania lub zaniechania określonych działań. Sądzę, że tego typu uzasadnienia są trafne. Nie znaczy to jednak, że nie można próbować podawać kolejnych, które tylko wzmocnią nasze przekonanie, w myśl którego dobrym pomysłem jest unikanie kłamstw. Uzasadnienie, które chciałbym zaproponować, odwołuje się do niezwykle ważnego dla nas wszystkich pojęcia osobistej autonomii. Sądzę, że nie będzie z mojej strony żadnym nadużyciem, jeśli stwierdzę, że lubimy myśleć o sobie w taki sposób, który sugeruje, że posiadamy osobistą autonomię. A jeśli nawet zdajemy sobie sprawę z faktu, że trudno byłoby ją w danym momencie przypisać nam samym, to albo do niej dążymy, albo przynajmniej podziwiamy ludzi, którzy już ją osiągnęli. Przez osobistą autonomię rozumiem taką postawę, w której ktoś samodzielnie ustala cele i reguły własnego postępowania. Oczywiście, zarówno te cele, jak i reguły powinny być racjonalne, ale rzecz w tym, że o kimś, kto odznacza się autonomią, nie powiemy, że bezrefleksyjnie wypełnia polecenia innych osób i dostosowuje się do nieracjonalnych konwencji społecznych ze strachu przed odrzuceniem przez grupę, która te konwencje ustala i stosuje. Ktoś zachowuje się w sposób autonomiczny, jeśli podejmuje samodzielne decyzje, jasno wyraża swoje przekonania, jest gotów ich bronić, choć jest jednocześnie otwarty na ich racjonalną krytykę. Ale przede wszystkim pilnuje, żeby nie być w zbyt wysokim stopniu zależnym od innych ludzi. Sądzę, że jeśli osobista autonomia jest wartością, a więc czymś, czego moglibyśmy sobie życzyć, to kłamstwo jest tym fenomenem, który przeszkadza w jej trwałym osiągnięciu. Wydaje się, że kłamstwo można rozumieć jako pewien szczególny przypadek popadania w zależność wobec innych ludzi. Najczęściej kłamiemy, gdy Obawiamy się reakcji innych ludzi, boimy się, że zrobią coś dla nas niekorzystnego albo przestaną robić coś, czego szczerze pragniemy. Skoro ta obawa jest jedną z najgłębszych motywacji kłamstwa, to próba okiełznania jej może być skutecznym lekarstwem na skłonność do kłamania. W tym ujęciu każde kłamstwo coraz bardziej uzależnia nas od innych. Może to być kaskada kłamstw podczas składania zeznań w sądzie, fałszywe zapewnienie wobec naszego szefa, że wykonaliśmy już projekt, które obiecaliśmy skończyć tydzień temu, czy też zapewnienie, że brak pewnej kwoty w ramach przeprowadzonej zbiórki charytatywnej jest wynikiem błędu rachunkowego, a nie faktu, że zdefraudowaliśmy te pieniądze. Wydaje się, że im rzadziej kłamiemy, tym bardziej odzyskujemy kontrolę nad naszym życiem. Jest tak ze względu na fakt, że swoją postawą pokazujemy, że nie obawiamy się konsekwencji naszych błędnych decyzji, że mówiąc wprost, osobista autonomia w końcu stała się naszym udziałem.